Czy wiecie, czym jest This Venture Camp? Jeśli z takim tytułem nie było wam dane się zapoznać, to już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż This Venture Camp jest to reality show w stylu znanej i lubianej przez nas wszystkich totalnej porażki. Zasady są identyczne, lecz nie do końca takie same. Mianowicie 14 uczestników wybiera się do obozu Tipiskał, aby zmierzyć się z ciężkimi tygodniami, by w nagrodę otrzymać $1 000 000. Są tutaj zawodnicy o różnej kategorii wiekowej. Nie licząc nastolatków, możemy natrafić na starsze osoby, które zapewne pamiętają jeszcze czasy komuny, bądź osoby młode, które już w wieku 8 lat są w stanie być dobrymi manipulantami i wykorzystywać ludzi o niskim ilorazie inteligencji. No dobra, ale pewnie spytacie, czemu o tym wspominam. Otóż wczoraj, a dokładnie 15 lipca, na kanale Vox Record pojawił się zwiastun. Polski zwiastun pierwszego sezonu This Venture Camp. Lub jak to polskie tłumaczenie mówi... Sezon pierwszy, biwaku bez laku! Co ja mogę na ten temat powiedzieć, pewnie się spytacie. Otóż jest to jak najbardziej dobra nowina, bo bądźmy sobie szczerzy, ale rynek nie cierpi próżni. Więc wejście polskiej wersji This Venture Camp może zrobić dużo dobrego. Chociażby przez sam fakt tego, iż nowa wyspa totalnej porażki do dziś nie ma potwierdzenia, czy będzie mieć swoją polską dystrybucję. I wiem, że dopiero co ona wyszła, ale jednak umówmy się, każdy z nas woli, kiedy postacie i sama fabuła jest w naszym ojczystym języku. A co do mojego zdania, to na potwierdzenie mogę wam użyczyć fragment ze streama, kiedy oglądaliśmy zwiastun Polski, na potwierdzenie tego, jak bardzo się cieszę. Witajcie, kochani! Czy jesteście gotowi na przygodę waszego życia? Pierwszy sezon Biwaku bez laku startuje już niedługo! 14 śmiałków zaryzykuje życie, aby wygrać $1 000 000! Komu będziesz kibicować? Dziewczynce! Jupi! Kowbojce? Próbujesz mnie zastraszyć? Przebiegłej Zozie? Ten $1 000 000 mógłby być już mój. Przyjaznemu gigantowi? Na pewno? To może być niebezpieczne. Molowi książkowemu? Myślę, że można szybciej. Bananowi? Czy ktoś może ponieść moją walizkę? Waży chyba 1 tonę. Tajemniczemu typowi? Co mogę dla ciebie zrobić? Ekoaktywistce! Jeśli masz gdzieś życie zwierzaków, to ja będę mieć gdzieś twoje! Nerdowi? Co to miało być? Seniorce skautów? Dla moich kochanych skautek! Lasce bez kasy? Cóż, cieszę się, że się cieszysz. Chłoptasiowi? Wow, to dość okrutne. Starszej pani? Widziałam w Tybi takich oszustów. Czy dzieciakowi z notesem? Tak? 13 z tych świrusów wróci do domu szybciej niż wypowiesz? A to zaledwie początek! Sezon pierwszy Biwaku bez laku. Po polsku. Wypatruj premiery już niedługo. Od Nation Cartoons i Vox Record. Już przyjechali, a teraz poszło won! No. Teraz chciałem wam to pokazać na początku i... Co sądzicie o tym? Ja wam powiem tak. Jaram się. Nie będę tego ukrywał, że się jaram tym, bo to jest naprawdę coś, co po prostu... No co tu mogę dużo powiedzieć? Po prostu jest to epickie. Uważam, że każda z tych postaci, która miała teraz tutaj swoje 5 minut do powiedzenia, każdemu, do każdego głos idealnie pasuje. I prawdę mówiąc, ja się nie mogę doczekać. Dodatkowo warto też wspomnieć o tym, że jest spora szansa, iż This Venture Camp dzięki temu będzie coraz bardziej popularne w naszym ojczystym kraju. Bo umówmy się, ale jednak nie licząc zagorzałych fanów totalnej porażki, to raczej mało kto słyszał, że coś takiego jak This Venture Camp lub po polsku Sezon pierwszy Biwaku bez laku w ogóle istnieje. A ty daj znać w sekcji komentarzy, czy słyszałeś o czymś takim jak This Venture Camp przed oficjalnym ogłoszeniem polskiej wersji językowej. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się content, to walnij subskrypcję z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, jak i transmisjach, na których oglądamy różne fanmade totalnej porażki. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.